Boska Grabowska. Zaczynamy nową edycję kanału Rockman za kółkiem. Będę dla Was przedstawiać polskich twórców, artystów i autorów, a na pierwszy ogień idzie Magda Adamek, nasza perełka prosto z Norwegii. Magda, czy to prawda, że Ty mieszkasz w Norwegii, bo tam są takie, no, tak, takie łososie? Mieszkam, są takie łososie, takie jagody. I co tam jest dobrego? Tam jest dobre jedzenie? No tak, jest. Tak? Bardzo. I kiedy tam wracasz z powrotem? Pojutrze. Załatwisz jakiś koncert polskim rockmanom? Jasne, oczywiście. No to się bardzo cieszę. Jesteś wychowanką wokalną Tadeusza Konadora, znanego polskiego hipisa, mentora wokalnego, który uczył wszystkich prawie, tak? Jak ci się u niego uczy? Wspaniale. Człowiek legenda, naprawdę niesamowity człowiek. Jesteś autorem tekstu i kompozytorem. Co jest łatwiej pisać? Tekst czy muzykę? Co to zależy. Ale od czego? Czasami się pisze sam tekst, potem się pisze samą muzykę, potem się to skleja. Czasami to leży na półce, nie wiadomo ile i dopiero się skleja. Wiesz co, nie ma reguły na to. W ogóle. Puszczają cię bardzo rozgłośnie lokalne. No. Czy ty masz jakiś budżet podziadku na łapówki, czy to tak się samodzielnie dzieje? Mam budżet i co chwilę sprzedaję te złote monety, żeby zapłacić łapówkę. Ja ci wytłumaczę, bo my robimy badania tego, więc chodzi o to, że Spotify i Tidal zabijają rozgłośnie radiowe, bo nie muszą słuchać reklamy, ani polityków nie muszą słuchać, ani wiadomości. Natomiast poziom wiedzy dziennikarskiej teraz jest taki, że dziennikarz powinien zapowiadać korki uliczne i pogodę, bo do tego nie trzeba mieć nic innego jak internet włączony. Natomiast powiedz mi, jakie utwory zaprezentujemy dzisiaj w kanale Rockman za kółkiem, twoje autorskie? No już wiecie, możemy zaśpiewać piosenkę Żyje się raz, ale wiecznie. Taki hit. Jesteś autorką i kompozytorem? Tak. W jakiej to tonacji? Amol. A no to dobrze, no to bardzo dobrze. Pamiętam. No to super. Magda, teraz! Zanim ciało się rozpadnie na atomów miliony, kiedy powiesz, panie, że to koniec jest, ten odcinek filmu będzie zakończony i usłyszę, że ty wołasz mnie. Zanim światło zgasną i kurtyna zapadnie i zrozumiem, że skończył się ten film. Zanim wielką jasność lub ciemność zapadnę, tyle chciałabym zrobić w życiu tym. Bo żyje się raz, ale wiecznie, się każdy o tym wie koniecznie. Żyje się raz, a tu od nowa, ta historia jest wieloodcinkowa. Żyje się raz, ale wiecznie, choć się każdy o tym wie koniecznie. Żyje się raz, a tu od nowa, historia jest wieloodcinkowa. Żyje się raz, ale wiecznie, choć nie każdy o tym wie koniecznie. Żyje się raz, znów od nowa, ta historia jest wieloodcinkowa. Żyje się raz, znów od nowa, to historia jest wieloodcinkowa. Magda Adamek na kanale Rockman za kółkiem live. Magda, jak wiesz, kanał Rockman za kółkiem zaprasza artystów polskich, twórców i autorów. Promujemy dobre imię ZAX-u i uświadamiamy młodzież, która nie wie, co to jest ZAX. Słuchajcie, jak ktoś nie wie, co to jest ZAX, to zadzwońcie do ZAX-u i zapytajcie się, czy pod waszym nazwiskiem są do wzięcia jakieś pieniądze, bo może są. Bardzo często się tak zdarza, ludzie nie wiedzą o tym, ponieważ żadna osoba prywatna nie ma szansy sprawdzić, gdzie są dzwonki polifoniczne, gdzie na TikToku coś leci, nie ma tego, ZAX ma takie możliwości. Niestety ZAX postrzegany jest taki, który okrada fryzjerów, to co nie jest prawdą absolutnie, dlatego że jednak każdy utwór, który jest w eterze, ktoś stworzył, tak? Więc łatwo jest kliknąć myszką i ukraść komuś, ale trudniej jest go stworzyć. Przybywajcie szeroko do ZAX-u, pomożemy wam i nie dajcie się oszukiwać. Nie wolno nikogo dopisywać do ZAX-u, kto nie jest twórcą. Słuchajcie, to oszustwo międzynarodowe jest. Żadnych ludzi z firm fonograficznych, żadnych dziennikarzy, dlatego że was okradną, oszukają i będziecie wyglądali z czasem. No i to wszystko. Poza tym ZAX działa też wstecz. Jeśli już jesteście twórcą i już wasze utwory były grane,
ale jeszcze się nie zapisaliście, to jeśli się zapiszecie, to wstecz też pieniążki, tak? Tak, oczywiście, no właśnie, oczywiście. Tak. Wystarczy się wylegitymować. Ja znam przypadki, gdy młody człowiek psioczył na ZAX, bo nie wiedział, co to jest. Wreszcie ktoś mu poradził, żeby zadzwonił do tego ZAX-u. Się okazało, że było do kilkadziesiąt tysięcy do wzięcia z okresu 3 lat. Bardzo sympatyczni ludzie pracują w ZAX-ie. Naprawdę, tak. Doświadczyłam i na telefonie, i w biurze osobiście. Naprawdę spoko. A ja nie cukrując potwierdzam tą informację i mogę w tej sprawie przystawić 2 pieczątki. Gramy, co chcemy. Powiedz mi, co dziennikarz gra? Może sobie pograć, wiesz, ping-ponga jedynie. To my gramy. Ty piszesz piosenki, utwory. Ludzie młodzi, ja w ogóle znam tylu młodzi, zapraszam teraz ludzi, będę zapraszał ludzi znanych, a zarazem nieznanych, żeby wypowiadali się na temat sytuacji w Polsce. Wyobraź sobie, że na zachodzie, na Jennifer Lopez, czy na w ogóle muzyka pracuje kilkaset osób znanego. Natomiast w Polsce muzyk się odbija od radia, ponieważ koncerny zachodnie płacą co miesiąc za to, co ma lecieć. Więc szanse są niewielkie, dlatego bardzo cię cenię za to, że cię puszczają w lokalnych stacjach, bo tam jest ciężko tych dziennikarzy zmanipulować, zbajerować. Także o tyle tu dziękujemy lokalnym stacjom i pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Co byś poradziła młodej dziewczynie, która śpiewa do suszarki, jest młoda i chce być piosenkarką? Poradziłabym, żeby jednak jakby wyszła z tej swojej strefy komfortu śpiewania do suszarki i jeśli pisze swoją muzykę, swoje teksty, to żeby jednak nagrała to w studio profesjonalnym, wydała to w jakiś sposób i spróbowała swoich sił. Ale powiem szczerze, to nie jest takie proste właśnie w dużych radiostacjach, bo jednak jest taka ściana, której to znaczy, po prostu nie da rady staranować. Mogę ci powiedzieć taką półtajemnicę i wam wszystkim, że z naszej wiedzy, którą zdobywamy ze Stowarzyszenia Autorów, a także z badania rynku, radio powoluśku umiera. Ponieważ kiedyś było kilka rozgłośni radiowych, jak człowiek był puszczony przez Niedźwiedzkiego w Trójce, to cała Polska ci mówiła dzień dobry. Teraz jest 400 stacji. Żeby ci dziennikarz nie kłamał, żeby cię wypromować, musiałby cię zagrać w 400 stacjach naraz o tej samej porze, co jest niemożliwe. Jak ci mówi, że jest, może to cię oszukuje. Słuchajcie, nie ma lepszego czasu dla artystów niż ZAX. Dzwońcie i sprawdzajcie, czy nie macie kasy na imię swoje i nazwisko. Pani przez telefon nie powie wam, ile jest kasy, ale powie wam, czy jest, czy nie. Serdecznie was pozdrawiamy. Czego należy się wystrzegać w showbiznesie? Korupcji. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Gościem kanału Rockman za kółkiem była Magda Adamek. Dziękuję bardzo. Oglądajcie kanał Rockman za kółkiem.